występują. Arktyczna depresja. Co się stało? Nie wiem. Koszmar? Tak. W porządku? Tak. Chryste. Dogońmy ciężarówkę. Sprawdzimy rurociąg. Zróbmy sobie wolne. Nadchodzi zima i utkniemy tu na 6 miesięcy. Jesteś niedobra. Myślałam, że to lubisz. Eric, spójrz na to. To nie wygląda za dobrze. Mam nadzieję, że nadal jest na gwarancji. Weź strzelbę. Cholerni traperzy. Ale to ma moc. Spokojnie, malutko. Już dobrze. Znakowaliśmy go w zeszłym miesiącu. Środek odkażający. Powinniśmy go zabrać. Tylko jeśli to złamanie. Jeśli nie, zostawimy go tu. Pomożesz mi? Pewnie. Masz? Tak. Nieładna rana. Ale chyba nie ma złamania. Spokojnie, mały. Pośpiesz się. Robi się niecierpliwy. Traperzy mogą być w pobliżu. Widziałem świeże ślady opon. Pewnie poszli w dół rzeki.
Widzę ich. To chyba nie najlepszy pomysł. Moim zadaniem jest walka z takimi idiotami. Naruszyliście dwa punkty. Weszliście na zakazany teren i polujecie poza sezonem. To wszystko? Pracujemy dla właściciela tych terenów. Przestań, Ben. To proste. Spisaliśmy wasze numery. Kłusowaliście. Mam go zdjąć, Ben? Spadajcie i nigdy tu nie wracajcie. Powiedz mi, żebym więcej tego nie robił. Utknęliśmy na tym cholernym terenie. Żygać mi się chce. Marudzenie nic nie da. Miliony akrów w tym stanie, ale ciągle na kogoś wpadamy. Spójrz tam. Kurwa. Spójrzcie. Zastrzelmy ich. Jak leci? Dobrze. Macie trochę kawy? Świeżutka. Macie szczęście. Gdzie wasz przewodnik? Jesteśmy tu sami. Nieźle. Nie pierdol. Olali ograniczenia. Ma rację. Powinniście mieć licencjonowanego przewodnika. Zapłaciliśmy za pozwolenie. Lepiej stąd spadajcie. Dzisiaj wszyscy mi rozkazują. Prawa plemienne mówią, że gdy łowcy wkraczają na teren innego ludu, mogą polować dla mięsa, ale powinni zostawić skóry. A to? Wiesz co, Ben? Powinniśmy ich zastrzelić i zakopać razem z autem. Zapach krwi przyciągnie niedźwiedzie. Wrzuć go do wozu. Chodźmy. Nie. Nie uznaję zostawiania świadków. To była samoobrona. Myślisz, że tak to przedstawi? To zapewni nam trochę czasu. Na co się gapisz? Na co? Podobam ci się? Zapomnij, jak wyglądamy, bo następnym razem was zabiję. Poderżnę ci gardło. Rozumiesz?
Te tereny nie należą do cywilizowanych. Gnojek. Przynajmniej oskalpował trupa. Chodźmy. Wynośmy się stąd. Skurwysyny. Sam? Mam kilka dodatkowych biletów do kopalni. Dam ci zniżkę. Dwa w cenie jednego. Czemu wciskasz mi te bilety? Nawet mnie nie znasz. Cześć, Sam. Ben, chłopcy. Jak leci? Mało roboty? Tak, bardzo spokojnie. I oby tak zostało. Wpadliśmy na chwilę. Knaj, spójrz na to. Trzeba naprawić. Flek odpadł. Nie będzie łatwo. $25. Nauczyłeś się cenić bóstwo białych ludzi. Amerykański sposób. I daj mi kilka żyletek. Mam nadzieję, że oddacie głos na przyjaciela ludzi. Wariaci. Jeśli któryś plakat odpadnie, oberwiesz za zaśmiecanie. Nie walcz na mnie. Wiesz, że nie robię tego dla siebie. Robię to dla dobra Ameryki, Alaski. Będę walczył o sprawiedliwą politykę energetyczną. Tyle płacicie za paliwo. Zamknij się, Leo. Dobrze, koniec gadki. Ale w dniu wyborów pamiętajcie o przyjacielu ludzi. Przyjaźnij się z moją białą dupą. Do zobaczenia. Ten jego slogan jest tak sensowny jak szczur pieprzący grejpfruta. Możemy postawić szeryfowi obiad? Nie, zostanę na straży. Wariatom potrafi odbijać i bez alkoholu. Chyba miałeś rację co do pogody. Nie dali mu wyboru, biorąc pod uwagę sytuację. Przynajmniej dwójkę oszczędziłeś. Bał się, Mitchell. Sam bym oberwał, gdyby Ben go nie załatwił. Rozdzielmy się. Sam zaczekam na brata. Spotkamy się w kryjówce. Słuchacie Radia z Północy, KFAR. Pamiętajcie, by mimo dłuższych nocy spać normalnie w celu uniknięcia depresji, zwanej przez lekarzy przejściowymi zaburzeniami snu lub arktycznym szaleństwem. Teraz czas na muzykę w KFAR. Jakim cudem popsułeś auto na początku sezonu? Bawił się w bohatera. Łapał kłusowników. Prawdziwy z ciebie cowboy, co? Nie zgrywałem bohatera. Cześć, jak leci? Dobrze. A u ciebie? Do dzisiaj myślałem, że na ciebie nie zasługuje. A ja na niego? Nawet jego matka nie zasługiwała. Musisz zacząć nad nim pracować. Niezła ze mnie partia. Jestem czarujący, atrakcyjny.
Mieszkam w pałacu. Nazywam go żółwiem, bo możemy się przemieszczać. Urocze. Jadłeś coś? Nie, ale nie przyjechałem tu, żeby wyłudzać jedzenie. Przysięgam. Nie wierzę. Co macie? 50-31, zgłoś się. Tu 50-31. Eric Desmond. Jednostka polarna. Tu Arthur Neff. Pan Marley kazał mi zadzwonić. Nad terenem unosi się czarny dym. Na północnym zachodzie. Pewnie SOS. Czemu zawsze nadają SOS w porze obiadu? Co jest? Pobudka. Cholerni amatorzy. Rozpalili ognisko, wsiedli do auta i zamarzli. Ale jeszcze nie ma zimy. Co się stało? Czemu siedzieli tutaj, skoro nadciągała burza? Co to? Spójrz na to. Ktoś strzelał do samochodu. Cholera. Jestem na to za stary. Kto mógł to zrobić? Pewien skurczybyk, który zgubił fleka. Ben Corbett. Spójrzcie. Ten odcisk jest jak autograf. Paskudne, nawet jak na niego. Teraz siedzi sobie w kotle diabła. Więc go aresztuj. To nie będzie takie łatwe. Chłopcy z miasta ci pomogą, prawda? Nie kiwną palcem w tej sprawie. Zna ich. Ale ciebie nie. Przyjemnie. Ben Corbett? Tak. Witaj w moim biurze. Kinai prosił, żebym je przyniósł. My się już poznaliśmy. Kiepski start. Jak masz na imię? Eric Desmond. Jesteś tu nowy? Mieszkam już 6 miesięcy. Pracujesz dla koncernu naftowego? Tak. Zajmuję się problemami ekologicznymi. Ekologicznymi? Ten termin znaczy tylko tyle. Kto zjada kogo? Panie Desmond, proszę przejść do sedna. Nie strzelisz do mnie. Ale ja tak. Wszystko przez zastawianie pułapek? Zostawiłeś ślady. W obozie. Dwóch facetów, których nie zabiłeś, zamarzło na śmierć. Zajmę się nim. Na pewno? Sam.
Mógłbyś wyjąć 50 dolców z mojej kieszeni i dać Dixie? Co tam masz? Panie Desmond, będę składał zamówienia przez program federalny na pługi, generatory i talerze satelitarne. Będziemy mieć kanał Playboya. Potrzebuje pan czegoś? Widziałeś Meyerlinga? Jest tu Kinaya. W razie czego proszę pytać o Artura Neffa. To była samoobrona. Koleś wyciągnął pistolet. Nie o to chodzi. Raniłeś człowieka. Dwójkę zostawiłeś na pewną śmierć. Przesadziłeś. Wydaje ci się, że to, co pełza, pływa i lata, jest równe? Zwieję stąd, zanim samolot po mnie przyleci. Sprawdź, czy wszystko w porządku. Eric, dostałem twój raport na temat rurociągu. Co powiedzieli w Fairbanks? Nie wspomniałem o tym. Dojdzie do katastrofy. Jestem po twojej stronie. To ja postanowiłem zatrudnić ekologa, więc pozwól mi działać. Nie chcę wywoływać paniki. Ten rurociąg jest jednym z głównych w Ameryce. Brzmi jak slogan. Zajmę się tym po wyborach. Kilka dni nie zrobi różnicy. Ten wyciek sam się nie naprawi. Im dłużej czekamy, tym gorzej. Masz rację. Zajmę się tym. Dobra. Szukam kumpli. Widziałeś Corbetta i jego bandę? Wczoraj. Pojechali do kryjówki. Byli bardzo spragnieni. Cholera. Twoja? Ile dasz? Muszę wyjść na powietrze. Bob? Twoi chłopcy zostawili mi kilka pułapek na sprzedaż i odjechali. Do kryjówki. Słyszałem. Ben nigdy nie wspominał, że sprzedajesz jego rzeczy. Stój! Wracaj! Ty głupcze, durniu. Wrócą tu za kilka godzin. Cześć. Co to? Nagranie z kopalni z zeszłego tygodnia. Mogłaś skręcić sobie kark. Zawsze się martwisz. Co to? Spójrz. Nadajmy. Patrz. Muszę sprawdzić baterię. Siadaj, już skończyłam. Sprawdziłeś? Cześć. Widzę szczęśliwą parkę. Dobrze mi tutaj. Tęsknisz za Los Angeles? Tak, czasami. Nie cieszy mnie wizja dwóch miesięcy ciemności. Można oszaleć. Zobaczymy. Ale mam dla nas parę zajęć. Już ja cię zajmę. Trzymam za słowo. Chcesz nakręcić film?
Erik, to pilne. Pożycz mi swój samolot. Odstawię Bena do Fairbanks. A helikopter? Nie dotrze tu przed poniedziałkiem. Zaczekałbym, ale jego brat zaczął węszyć. Poradzisz sobie z moim samolotem? Z lataniem jest jak z pieprzeniem. Ruchy są podobne za każdym razem. Wybacz. To wiem, na co go stać. Chętnie się przejdę. Zamknij się. Zamknij się. Wyruszymy z rana. Daj mi kluczyki, to nic ci nie zrobię. Odsuń się. Dalej. Sam? You okay? Nic ci nie jest? Sam? 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 Przepraszam. Nie chciałem was w to mieszać. Sam? Sam? He's got a daughter. Ma córkę w Oregonie. You need some money, I got. Jeśli potrzebujecie pieniędzy, mam je w torbie. I better call in. Muszę to zgłosić. You thought of everything. Wszystko zaplanowałeś, co? Oh yeah. Super. Zamknij się. Hey, Bob. Cześć. Where's Ben? Gdzie jest Ben? With Wilder. He's taking him. Wilder zabiera go do Fairbanks. Damn. Cholera. Wilder will need a plane. Będzie potrzebował samolotu. Najbliższa wypożyczalnia jest w Kryjówce. Widzieliśmy stary samolot przy Hall Road. Należy do firmy paliwowej. Nikłe szanse. Masz lepszy pomysł? Zaraz wracam. Długo tu mieszkasz? Na Alasce? Moja była żona miała oczy podobne do twoich. Poznałem ją w 1986 roku. Pewnego dnia pojawiła się w Coldfoot. Nikt jej nie znał. Weszła do baru i oznajmiła, że wyjdzie za tego, kto przedstawi najlepszą ofertę. Chcesz zobaczyć jej zdjęcie? Zaoferowałem 8 tysięcy dolarów. Nie pracowała. Pod koniec zimy pojechałem na północ, zostawiać pułapki.
Została sama. She was living on her own then. She went to the market in cash. Poszła na rynek w kryjówce. Chciała kupić mięso. W drodze powrotnej poturbował ją niedźwiedź. Przeżyłaby, gdyby udzielono jej pomocy. Przykro mi. A ty jak poznałaś swojego szalonego naukowca? Robiłam zdjęcia w Los Angeles. Mody i produktów. Tak się poznaliśmy. Miał dosyć miasta, więc opowiedziałam mu o Alasce. I trafiliśmy tu. Szalejesz za nim? Tak. Nic mu nie mów. Nie znasz jego przyjaciół. Chodź na moment. Zawieź go do kotła. Niech oni zdecydują, co z nim zrobić. Wypuszczą go po 10 minutach. Nie mamy świadków. Muszę się upewnić, że go zamkną. Inaczej nie będziemy bezpieczni. Więc wyjedźmy. Spakujmy się i uciekniemy. Lot potrwa 3 godziny. Wrócę na kolację. Znaleźli nas. Możesz mnie tu wysadzić. Działa na wilki. Pirat drogowy. Zatrzymaj wóz. Co jest? Kto to był? Koleś z firmy paliwowej. No i? To nie on ma samolot? Dokładnie. Skurwysyn. Zgłaszam bezpośredni lot do Fairbanks. Przylot około godziny 9:30. Potrzebowałem licencji do pracy, więc zrobiłem ją w 6 tygodni. Pieprzysz? Nie. To będzie przygoda.
Widzisz? Krew. Stado wilków dorwało łosia. Wilki to wspaniałe stworzenia. Większość ludzi się ich boi. Ty nie? Jadłem, srałem i spałem na ich terytorium. Nigdy nie brałem więcej niż potrzebowałem. Ostatni skrawek od ludzia. Byłeś tam kiedykolwiek? Szept potrafi wywołać lawinę. Panuje taka cisza, że słychać bicie serca. Znasz to? Nie. Najwyższa pora. Masz. Wyłączyłeś silnik. Złamałeś kluczyk. Ocipiałeś? Powodzenia. Spadamy. Cholera. Skacz. Wyskakuj. Ty idioto. Zniszczyłeś mój samolot. Utkniemy tutaj. Chcesz się zabić? Nie mieszaj mnie w to. Żyjemy. To mój teren. Jest niczyj. Nie przeżyjesz beze mnie. Dalej. Cholera. Zdejmij mi kajdanki. Może jeszcze dam ci pistolet. Dobrze. Zamknij się, skurwysynu. Chcesz wiedzieć, która godzina? Jesteśmy jakieś 65 kilometrów od kotła. Tam jest północ. Idź pierwszy. Nie, ty pójdziesz pierwszy. Dalej. Dobra. Przepraszam za twój samolot. Ciekawe, jak rozpalimy ognisko bez drewna. Witaj w przyrodzie. Zatrzymaj się. Tutaj wykopiemy schron. To kop. Ja nie mam zamiaru.
hope I don't have any nightmares. Mam nadzieję, że nie będę miał koszmarów. Jesteś tam? Odezwij się. Go ahead. Mów. Leo, I need your help. Potrzebna mi twoja pomoc. Słabo cię słyszę. To przez CB radio. Eric nie wrócił. Where'd he go? Dokąd pojechał? Poleciał do Fairbanks. Kazałem mu czekać. Posłuchaj. Szukałam go i znalazłam jego wóz pełen dziur po kulach. Chryste. To mogli być wandale. Jedź do domu. Ja skontaktuję się z Fairbanks. Wpadnę do miasta za kilka godzin. Zostań tam, żeby pomóc mu w razie czego. Wpadnę, jak tylko czegoś się dowiem. Dobrze. To zajmie kilka dni. Nie mam nic lepszego do roboty. Ale one utrudniają sprawę. Powodzenia. Wal się. Zaczekaj. Stój. Niezły skrót. Cholera. Chyba zwichnąłem kostkę. Po co go zatrudniałem? Dzwonię w sprawie Cessny M321Z z wczoraj. Nic nie wiem. Pilot nie zgłosił lądowania. Gdy otrzymamy informację, wyślemy ekipę ratunkową. Chcę rozmawiać z waszym przełożonym. Artur, wyjdź na chwilę. Tu Stevenson. Panie Stevenson, jestem winien przeprosiny. Tu Eric Desmond. Desmond? Ten z Cessny? Przepraszam, musiałem zmienić plan lotu. Radio nie działało. Dopiero teraz udało mi się zgłosić. Już szykowaliśmy ekipę ratunkową. Nie ma takiej potrzeby. Wszystko w porządku. Przepraszam za kłopot.
Dokąd idzie? Po jakąś zwierzynę. Miałeś dużo szczęścia. Jak noga? Dobrze. Masz jakieś pieniądze? Po co? Zastanawiam się, czy jesteś odważny, czy głupi. Pięćdziesiątka będzie lepsza. Chcę wrócić do domu i kulać się po łóżku z Anne Marie do lata. Ja tak to załatwiam. Wal się. Sam się wal. Gówno o tym wiesz. Brakuje ci po prostu poczucia własnej wartości. Zamknij się. Karmili cię piersią? Fairbanks nie słyszeli o Benie. Nie dotarł tam. No dalej. Niedźwiedzie wyczują mięso z daleka. Możesz zjeść surowe. Skąd Meyerling cię wytrzasnął? Znasz go? To przyjaciel ludzi. Wylizze ci tyłek, jeśli na niego zagłosujesz. Wiedział, co robi, zatrudniając cię. Dobrze brzmi w gazetach. Wykonuję swoją pracę. Uciekinier z miasta. Szkoda, że przywlokłeś ze sobą swoją kobietę. Będzie szczęśliwa, gotując gulasz z łosia? Dam ci 5 tysiaków. Weźmiesz je i wrócicie do swojego świata. Nie obrażaj mnie. Daj to. Ludzie przyjeżdżają na Alaskę z kilku powodów. Dla przygód, z samotności i dla lodu. To główne z nich. Wyjątkiem jest koleś, który ciągle ucieka. Ale gdy już dotrze na koniec świata, nie będzie miał dokąd pójść i będzie musiał stawić czoło problemom. Czyżby? Czasem mają szczęście, ale większość przyjezdnych świruje albo umiera. To nie jest tego warte. Mam szałas 30 kilometrów na zachód. Idziemy na północ. Tam jest forsa. Dam ci 10 patyków. Nie bądź głupi. Weź je. Nie ma mowy. Stój! Eric? Chciałem po prostu zobaczyć, co zrobisz. Muszę zdjąć te mokre ciuchy. Idziemy. Więc za godzinę będę trupem.
save yourself. Idź sam. Stay awake. Nie śpi. Dostaniesz hipotermii. Nic mi nie jest. Musisz się ogrzać. Już dobrze. Tak lepiej, prawda? Spójrz na mnie. Ile widzisz palców? Co? Boże, ty zamarzasz. Dalej. Nie czujesz zimna? Nie mdlej. Cholera. No dalej. Nie zasypiaj. No dalej. To nie znaczy, że będziemy parą. Wreszcie. Też bym chciał dla nich pracować. Musiało im się spieszyć. Masz coś? Spójrzcie na to. Chryste, to Sam Wilder. Dziwne. Ben na pewno zwiał i pojechał do kryjówki. To najbliższe miasto bezprawia. Ładne ognisko.
Where's my transmitter? Gdzie mój nadajnik? What? Co? My bag. Gdzie jest moja torba? My bag? You left all your gear back. Wszystko zostawiłeś u Wildera. Oh, yeah. No tak. How you feel? Jak się czujesz? I'm hungry. Jestem głodny. Go kill me some dinner. Coś dla mnie. Kiedyś widziałem w Nome, jak tubylcy jedli korzenie. Jesteś z Nome? I nie hodujesz wielorybów? Wszyscy mężczyźni w mojej rodzinie byli traperami. Dostarczałem futra. 8 dolców za skunksa, 3 za piżmaka. Świetne czasy. Zabijanie zwierząt nie wystarcza? Wolisz większe rzeczy? Nie żartuj. Mądrala z zasranego miasta. Dlatego wyjechałem. Chcę chronić tutejszy teren. Pierdolenie mieszczucha. Gówno wiesz. Ja jestem przyrodą. Jesteś okrutnym zwierzęciem. Chcesz się przekonać? Mam przestać polować? Usiąść i zamówić sałatkę? Tak? Nie popychaj mnie. Mam kajdanki, a nadal się mnie boisz. Dalej, rozkuj mnie. Pomożesz, czy zabijesz mnie? Wybieraj. Zaczekamy tu do wieczora. Moja żona chodziła do kościoła co niedzielę. Ładnie się ubierała. Szła pogadać z przyjaciółmi. Ja ciągle wyjeżdżałem. Powinienem być przy niej. O tej porze pewnie już się szykowała. Uratowałeś mi życie. Ale moi chłopcy tego nie wiedzą i czyhają na ciebie. Nie boję się. To nie to. Strach to ciekawa sprawa, prawda? Sprawia, że wydajesz się zobojętniały. Cały czas się boję, bo nie wiem, kiedy umrę. Domy dla starych traperów nie istnieją. Gdy przestajemy być użyteczni, zostajemy na lodzie. To mnie nie martwi. Ale myśl o pójściu do więzienia przeraża mnie. Rozkuj mnie. Nie mogę. Thank you.
Mr. Desmond? Pan Desmond? Don't mind me saying, wygląda pan paskudnie. Wejdzie pan? Neff, I got Ben. Jest ze mną Ben Corbett. Here? Tutaj? Gdzie jest Wilder? Nie wiem. Jeśli jego banda się dowie, jutro wyślę go do Fairbanks. Chryste. Corbett zniszczył mój samolot. Mógłbyś pojechać do mnie i powiedzieć Anne Marie, że wszystko w porządku? Jasne. Ubiorę się. Dzięki. Nie mów nikomu, że mnie widziałeś. Spokojnie, wszystkim się zajmę. Jeśli zgłosimy Corbetta, możemy zarobić. Chciwcze. Corbett to czyste kłopoty. Powinniśmy wykorzystać sytuację. Nie mieszaj się. Dzwoniłeś do dziewczyny? Nie, bo popsułeś radio. Jest śliczna. Przypomniał mi się pewien koleś. Odmroził sobie palce, więc odrąbał paznokcie, naostrzył kości i jakoś sobie radził. Teraz pracuje w bibliotece. Wolałem, jak byłeś zmarznięty, mniej gadałeś. Widzieliśmy cię z Corbettem. Twoja noga kiepsko wygląda. Pojedź do Dixie. Tak zrobię. Kinney chciał tylko odkupić pułapki. Więc pogadajcie sobie. Wezmę klucze. Nie chcemy kłopotów. Chłopak ma nabitą broń. Masz jakieś zbędne pułapki? Jasne. Możesz je wziąć. Poszukaj w mojej torbie. Na dole. Nie powinieneś. Wiesz? Cholera. Widzisz? Zadowolony? Umyję ci plecy. Słucham? Dixie? Zostawisz nas? Zdolna dziewczyna. Kiedy wróciłeś do miasta? Dzisiaj. Potrzebuję twojej pomocy. Bob? Myślisz, że mam problem? Co? No wiesz... Z samooceną. Za bardzo polegasz na swojej broni, jakby miała cię chronić. Wal się, Bob. Boże, nie mieszam się w okoliczne kłótnie.
I tu polityka rodzi się na drodze wyborów. Taki jej urok. A ci śnieżni kowboje? Przyszli na świat o wiek za późno. Trzeba mieć ich po swojej stronie. To jak kupić Manhattan za koralki. Wiesz, że sprawuję władzę nad prawdziwym bogactwem zasobów naturalnych. Największym od czasów odkrycia nowego świata. Pomożesz mi czy nie? Jestem twoim przyjacielem. Cholera. Północny zachód. Kocioł. Moi chłopcy są w drodze. Kenai? Tak? Wynajmij mi chatę. A ta sama Wildera? To jak? Sprytnie. Wolisz zaczekać na helikopter w miejscu z lepszym widokiem? Poza tym traperzy zaczną węszyć w chacie Wildera. Nie chcę kłopotów. Dam ci stówę. Dobra. Jeśli mi pomożesz, zapomnij. Nie poplam dywaników. Czemu nie uciekasz, póki możesz? Nie mam dokąd. Dziękuję. Eric, oh my God! Boże. What the hell happened to you? Co się stało? I called Fairbanks. Fairbanks powiedzieli, że odwołałeś lot. Niemożliwe. Rozbiłem się. What? Co? Nie możesz tu zostać. Why not? Czemu? Później ci powiem. Gdzie Corbett? Czekam na helikopter, żeby go zabrali. Co się dzieje? Ludzie Bena nie mogą dotrzeć tu przed helikopterem. Eric, odpuść. Idź, spotkamy się przy chacie. Hej! I was on my way to your lady friend's house, but I guess. Miałem jechać do Anne Marie, ale chyba cię znalazła. Tak. Neff. I could really use that. Chciałbym skorzystać z twojej propozycji. Przepraszam, że tak wyszło. What are you talking about? O czym mówisz? Zabiją nas jak Sama. There's three of them. Jest ich trójka, może czwórka. Jeśli mi pomożesz, nic nie zdziałają. Przykro mi. Ty stąd wyjedziesz, ale ja muszę tu żyć. Nikt nie chce z nimi zadzierać. Co z Samem? Był moim kuzynem. Dzięki niemu tu przyjechałem. Ale moja śmierć go nie wskrzesi. Uleziesz. To nic takiego. Słuchaj. Co? Nic. Musimy się pośpieszyć. Eric. Wiedziałem, że nikt ci nie pomoże. Jedziemy. Powiedz mu coś. Nie chcę, żebyś zginęła. Siadaj. Celuj w niego.
Masz coś? Ben's bag. Torbę Bena. Piąta 45. Padnij. Ben? Ben Corbett. Odezwij się, a zginiesz. Zastrzel mnie, a podpiszesz wyrok śmierci na siebie i na nią. Jeśli przetrzymujesz Bena, posłuchaj. Wiedzą, że tu jestem. Jeśli się nie odezwę, spalą to miejsce. Chcesz być za to odpowiedzialny? Słyszysz? Dotrzeć do helikoptera. Musimy coś wymyślić. Możemy wejść na młyn. Tam jest lądowisko. Jak? Pilnują drogi. Przejdziemy przez kopalnię. Znam skrót. Co robisz? Za 20 minut będą na miejscu. Helikopter lecący do kotła. Zgłoście się. Boże. Helikopter lecący do kotła. Słyszycie mnie? Powtarzam, nie lądujcie na drodze za miastem. Pogoda jest kiepska. Nie ma żadnego wiatru. Boże. Idziemy po Bena. Nie rozumiem. Spadaj albo cię zabiję. No dalej. Lepiej, żebyś trafiła, bo jeśli nie, wypruję ci flaki. Frajer. Zdejmij je. Chodź. Cholera. Zabrali Corbetta na młyn. Do helikoptera. Wracajcie. Pilnuj go. Szybciej. Co teraz? Tędy.
Jest tylko 6 poziomów. Tylko? Muszę odpowiedzieć. Nie jest zbyt mądry. Powiedz, że cię zastrzelę, jeśli nie odejdzie. Bob? Koleś przystawił mi spluwę do nosa. Stresuje mnie. Nic ci nie jest? Nie. Na razie. Mam nadzieję. Mieliśmy kilka niezłych sezonów. Piętnaście lat spędziliśmy razem na szlaku. Nikogo nie skrzywdził. Jakie to uczucie kogoś zabić? Nie pozwól, żeby odleciał. Uwaga! Kiepski rok. Dotarłem do kotła. Nikogo nie widzę, więc spadam. Nie możesz. Żartujesz? Spokojnie, ja się nim zajmę. I wpakujesz mi kulę w plecy. Dobry pomysł. Zaoszczędzimy kasę. Wsadzicie go do helikoptera? Tak. Doceniam twoją pomoc. Kiedy zniknąłeś, bardzo się o ciebie martwiłem. Wyzwaniałem do Fairbanks. Serio? Anne-Marie mówi, że ktoś odwołał mój lot. Miałem wezwać policję. Kłamca. Podszył się pod pana. Zamknij się. Bałeś się, że powiem o rurociągu. Chciałeś, żebym zginął. Spadajmy. Nie. Ah!
Eric. Wynośmy się stąd. Odpalaj. Szybciej. Chodźcie. Zabierzemy cię do szpitala w Fairbanks. Żeby mnie załatali i wsadzili do pierdla? Nie rozumiesz, co? Możesz tu wylądować? Tak, ląduj. Nic mu nie będzie? Nie wiem. To jego świat. Jeśli chcesz, wrócimy do Los Angeles. Do domu. Tu jest mój dom. Studio. Tekst Joanna Pienio. Czytał Piotr Borowiec.